Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixela, to jest Let's Play Shadow the Hedgehog. I dziś będziemy kończyć już ostatnią kanoniczną historię, znaczy kanoniczną, ostatnią taką grową historię. Pozostanie nam jeszcze tylko jedna kanoniczna do ukończenia i last story później, więc Sonic Month już będzie finał Shadowa, więc kontynuujemy oczywiście i zaczynamy w ostatnim poziomie gry. Ark to headquarters. Come in. Shadow's penetrated the Ark. He's headed toward the control room of the Eclipse Cannon. Come in, Eclipse Cannon. He must be stopped at all costs. Take him out. That's an order. 10-4. Copy that. This is Ark Defense Unit. Dobra, więc Blue Falcon i mamy remix z Shadow the Hedgehog z Sonic Adventure 2 muzyki. Jest fajnie. Celem tej walki polega na tym, że Blue Falcon tutaj ma taki atak, który no już widzieliście w poprzedniej walce z innym innym pod gun. Więc po prostu musimy strącić te działa, wtedy dostajemy najwyższy damage, bo one są po prostu OP. Więc po prostu, o właśnie, dobrze mi w sumie uderzył. On tu zleci... Zleci spokojnie. Ale jest za nisko. W sumie nie chcę teraz puścić tego. To nam będzie w sumie bardzo dużo dawało. Więc mogę sobie teraz zejść, dostać więcej amunicji, skoczyć znowu, bo on już nie ma tego super duper broni. Dawać dalej. Więc to jest praktycznie cała ta walka. Można to zrobić szybciej, ale szczerze powiedziawszy, nie chce mi się. Damn it, ale no. Już ostatni w sumie. Już go załatwię, tak. No i fajnie, boss pokonany. Teraz natomiast pozostaje nam sam cały poziom do zrobienia. Jeszcze pewnie jakaś kasynka będzie. Więc nie tak proste jeszcze to będzie. Sir, are you all right? Never mind me. What about the people of Central City?
No need to worry, sir. Orders were issued yesterday, and everyone has been evacuated to the safe zone. Very good, Commander. Now what's going on? Commander! The invaders! Estimated over 1,000 black aliens inbound. They've penetrated our outer perimeter. What? According to reports, Shadow's also been sighted with the black aliens. Shadow? I don't believe it. So he's finally decided to show himself. Attention all command units. Mobilize all mech battle sections. Prepare all weapons to strike incoming vessels. Mobilize the Diablon! But sir, it's not ready yet. I don't care. We have no other option. We must protect the President and the Chaos Emeralds at all costs. Yes, sir. Shadow, damn you. It's been 50 years. Justice will finally be served. Shadow, I'm counting on you! I know, Professor. The ultimate life form born to ensure peace and justice amongst all of mankind. Now, I know what I have to do. No i fajno! Uff, to była długa kasynka. Mam w sumie taki pomysł, żeby zebrać te wszystkie castingi cinematic i po prostu dać je w rozdzielczości 4K tak na YouTube'a, to znaczy nie z wersji PS2, tylko z wersji na Xboxa, bo tam jest na... Co ja tutaj, no? Tylko z wersji na Xboxa, bo tam jakoś castinga, która jest po prostu wow, świetna, ale no nie wiem, zobaczy się. Co do tego, no... Prezydent został zaatakowany, z jakiegoś powodu przeżył laser, który zniszczył praktycznie... No tak... Dużo. Bardzo dużo zniszczył i prezydent z jakimś cudem to przeżył, nie... Nawet nie pytam, dokładnie. Kto nie pyta, dłużej żyje, jak to mówią, więc... Ja tam nie pytam. Więc w każdym razie teraz musimy po prostu dostać się do jądra Gun. Bazy Gun. No i to właśnie robimy. W stylu Grand Theft Auto. Kurde. Okay. Więc no będziemy powtarzać ten poziom dwa razy i będziemy przechodzić bossa. Oczywiście za każdym razem. Jak to zawsze bywa. Trochę, szczerze powiedziawszy, jestem zaskoczony, że tak szybko ta... Ale nie, zaraz, co my mamy zrobić? Najpierw mamy zrobić dobrą historię. W tym... no... W tym poziomie. Muzyka tu jest świetna. Taka chillowa bardzo, aż... To jest creepy, że jest tak chillowa, że tak to powiem, no ale... Jest fajna. Więc musimy ich zniszczyć. Czy tego zniszczyłem? Tak, zniszczyłem spokojnie. Jest dobra. Wezmę to, bo to jest OP. Siema róż. No i to jest taka fajna sekcja, gdzie musimy po prostu unikać lasera, który w sumie jest nieszkodliwy, bo jesteśmy dla niego za szybcy. Nawet jeśli, jak widzicie, w ogóle się nie chowałem przed nim. Się udało wszystko zrobić. I teraz pytanie, czy ja chcę... Dobra, za co mam życia przynajmniej? YOLO! Wiem, że mi się to nie przyda, ale YOLO. Więc w złej misji będziemy musieli rozwalać te generatory, co tu widzicie. Nie będzie to jakiś super duper fajne, ale... No, się przyda. Wolę czy nie ryzykować, bo ja wiem, że tu jest... O właśnie. Nie pamiętałem, w jakiej pozycji jest to ten balkonik. Ha!
Całe życie na farcie. Dobra. To już zrąbałem, ale całe życie na farcie. Mogę to wysłać, nie? Może jak... Na serio, czasami aż się zadziwiam moją głupotą, jak coś powiem. Czy mogę to bez? Nie, to nie idziemy. Okej. Właściwie to chyba tutaj też nie muszę iść wcale. A nie, dobra, czy jest coś do pociągnięcia się? Słuchaj, jednak czy muszę iść? Nie pamiętam już, okej? Okay? Dawno przechodziłem Gun. Ten poziom, no przyznam szczerze, że nie należy do moich super duper ulubionych poziomów. Będziemy robili historię róż, a nie, znaczy historię róż, historię dobrą, najpierw, a później historię złą. Tak jest fajnie lecieć, tak idealnie robić, niż powiem. Tak jest, skoro tak mówisz. Nawalamy, kurde! Cały czas mam z tą historią róż. Misja róż polega na tym, z tego co ja się dobrze pamiętam, że po prostu musimy... A to jest zawolne zdecydowanie. Że po prostu musimy... No, dotrzeć do końca poziomu. Jestem zaplątany dzisiaj strasznie. Chciałbym dostać Chaos Control. Chciałbym dostać Chaos Control, to by było fajne. Oczywiście nie dostanę, bo... Ha! Tyle wygrać. Ściany się zapadają. Co mnie interesuje. Bo ja mam skilla, kurde. To jest skill. Kurde, bele. Teraz tylko, żeby się nie zabić. Byłoby miło. Jakbym się nie zabił, to by było naprawdę miło. O to laser. Chociaż to nie jest jakieś trudne je omijać. Znaczy w speedrunie to byłoby tak, że po prostu pod jak, z jakąś pozycją było, po prostu bym zeskoczył, ale szczerze... Szczerze to jest let's play i nie chcę ryzykować i wyskoczyłem za wcześnie. No widzicie, właśnie o to chodzi, że nie chcę wyskakiwać za wcześnie. Zawsze tak jest po prostu, że wyskakuję za wcześnie. Czymś takim, w szczególności jak chcę się naprawdę starać. To jest właśnie zwykle tak, że po prostu wyskakuje za wcześnie, jest dupa. Dobra, idziemy dalej. Nie potrzebuję teraz Chaos Blast. Chaos Control, o to proszę. Chaos Blast mi się przyda, jak będę robił historię, no, złą. To wtedy tak, Chaos Blast to będzie niezbędny do niektórych rzeczy. Kurde, myślałem, że... Ale dobra. Mamy to, teraz będzie bosik. Koniec historii. Już nie będę musiał całą tą historię przejść od nowa. Ciekawe jak ręga. Damn it. Told you, no one tells me what to do. I need these emeralds to uncover the truth about my past. Huh. What do you think vermin like you could accomplish on your own? Let me show you. Those who commit mutiny.
against me will see no mercy. And do not defy me again. No to dobra, Black Doom. Let's get this shit started. Shadow, it's up to you. Attacking the body won't do any good. There has to be a weak spot. Dobra, niech on się pojawi znowu. Spróbuję to zrobić dobrze. To nie było dobrze. Ja. To było dobrze właśnie. O to mi chodzi. Właśnie o to chodzi, że jak on zrobi atak, to już prawdopodobnie... To wtedy jest możliwość go trafienia. Ki. O, to jest najgorsze, bo nigdy nie wiem, kiedy go mogę trafić. Ale gdzie jeszcze nie byłem? Tutaj chyba. Tu byłem! Dobra, więc jak teraz wykonuję ten długi atak. Okej. Powiem tylko, że on... Damn you! Jestem zbyt pochopny. Ale przynajmniej dużo mu zadaję. I właśnie o to chodzi, że ja chciałem to mieć w nieskończoność. Bo kiedy macie Chaos Control, to na bossach, to wtedy broni jest nieskończona. Więc to jest taki fajny ten teges. Dobra. Tylko raz. Black Doom leży. Lubię tak mówić jak Shadow, to Black Doom. No i pa. That was easy. Traitor, do not think that this is over. Sorry to disappoint, but this is the end. Damn. Chaos Emeralds. Shadow. This isn't over yet. The Black Arms will rise again. I'm Shadow the Hedgehog, the ultimate life form born to rule all. With the power of these emeralds, I'm going to conquer the universe. This is who I am. No more gods, no more graves. Are you? No i jesteśmy z powrotem. Zacząłem w cutscence, żeby nie było, że wiecie, że zacznę kończyć poziomu, więc muszę jeszcze zrobić synchronizację, a w poprzedniej części mi było synchronizacja, bo zacząłem równo nagrywanie głosu i nagrania, więc nie powinno być żadnej desynchronizacji. Nie powinno. Nie mówię, że nie będzie. A to są dwie różne rzeczy. Dobra, pomijam sobie te wszystkie cutscenki, bo one są nieznaczące w tym momencie, bo wszystko już widzieliście, wszystko jest przetłumaczone, mam nadzieję. Będzie fajnie, więc ostatnie. Technicznie rzecz biorąc, tutaj już powinienem skończyć dawno. A tak, to teraz będę musiał przechodzić.
Włażą mi bez powodu. Przerwę nagranie, dobra. Dół, góra, dobra. Więc zrobimy to co poprzednio. No, jedziemy. Tylko tym razem, no mówię, teraz będziemy musieli zniszczyć te generatory całe. Juen. Więc będzie ciekawie. Może, żeby ja tą misję najmniej lubię. Bo zawsze mi coś w niej idzie nie tak. Nigdy nie miałem takiego perfekcyjnego rana z nią, że ani razu na przykład nie zginąłem czy coś. Wiesz, kto wie. Chyba szczerze mi nie obchodzi, co wy tam robicie. To jest wasz wóz, nie mój. No ale dobra, no. Holy shit. No ale jedziemy dalej, no kurde, nie zatrzymujemy się. To jest speedrun, kurde, bele. Ta speedrun. Super speedrun, po prostu. No, ale w większości to wszystko wygląda tak samo jak w normalnej grze. Znaczy, no jedyne co się różni praktycznie to to, że muszę się za chwilę zatrzymywać, żeby zniszczyć te generatory całe. A reszta to jest tak samo. Nie, kurde. Przynajmniej tu spadłem. To jest takie fajne, tak. Ta gra ma chyba najlepszą fizykę railów. One są takie... To jest takie satysfakcjonujące, tak. Skakanie na nich. W tej grze. Nie wiem, co w tym jest, ale no... Ta gra ma najlepsze raile, póki co, według mnie. Dammit. Dobra, więc teraz musimy zrobić tak. I oni będą próbowali nas zniszczyć nam tą. Ale my się nie damy, bo my jesteśmy szybcy. Możemy sobie tak to po prostu załatwić. Zostawię sobie ten namierzający. No. Pistolet namierzający. Nie wiem, co to jest nawet w sumie. Więc no. It looks like a homing shot. tak to skomentuję. Pozdol lakumatek oczywiście. Pójdę tym razem tą drogą, bo tak. No tu nie ma przeciwników. Się nie chcę zatrzymywać, bo ten poziom to już jest po prostu. Przechodzimy go, kurde, no. To ze stylem. Shoot him. Kurde. Tu mam. Chyba nie. Tu... Nie wiem, nigdy na dole nie szedłem, więc nie wiem, co to jest. Znaczy nigdy. Pewnie szedłem, ale po prostu nie pamiętam, jak zwykle. Czy ja tam mogę wejść na dół? Czy bym musiał się cofać tam? Jednak chyba bym musiał się cofać. Damn it! Czy jednak muszę tam iść? Kurde. Aż myślałem, że mi się upiecze. Naprawdę, są fajne te sekcje, ale... Nie podoba mi się, bo sterowanie się cały czas zmienia. Dobra, udało mi się, wow.
Chyba tu się bardzo przydaje Chaos Blast, bo praktycznie... No nie musimy używać tych działek, a te działka bardzo szybko się niszczą przez roboty, więc jest spoko. Tu coś nie pykło chyba? Bo myk polega na tym, że po prostu musimy całe te działka odwrócić najpierw. I dopiero wtedy możemy strzelać. Co nie jest fajne. O, jeszcze tylko jeden Chaos Blast bym miał i bym zniszczył te wszystkie. Kurde. Okej. Okay. Ale jeszcze jeden nam został generator, więc spoko. No i to się nazywa, kurde, broń, co naraz rozwala drzwi. Gdyby tylko dało się to obrócić w tej sekcji kamerę, to bym wiedział, gdzie skoczyć i by to było dobre. A tak to nie wiem, jest dupa. Tak trochę bardzo. No ja teraz zauważyłem, że broń się nie obraca, ale śmiesznie. I teraz tak dopiero co do mnie zostało, że... Ale kurde, no broń się nie obraca. Tutaj. Śmiechowo. Myk. Najgorsze jest to, że następnym naszym bossem jest Diablon. A on jest, no jak sami dobrze wiecie, okropnym bossem, więc... Pewnie będzie, albo go po prostu pominę, albo będziecie mieli... przyspieszone tempo. Żeby was po prostu nie zanudzać. Zaraz mogę zrobić tak przecież. Teraz nie... Ojojoj... Dobra, dobra, mam Chaos Blast. Ej, to w sumie cały czas to mogę... grindować Chaos Blast i... nic sobie z tego nie robić. No... Nie, ale w sumie nie jest taki głupie, no mogę sobie cały czas to grindować Chaos Blast. Nie muszę marnować mojego czasu na te... Znaczy, marnować mojego czasu. Oczywiście, że byłoby dużo szybciej, gdybym po prostu użył tych działek, ale no po prostu... Jest takie ryzyko, że... Bardzo duże bym nawet powiedział, że po prostu mnie rozwalą na nich. Więc no, nie chcę tego ryzyka podejmować za bardzo. Ja pierdzielę. Ten fokus po prostu... No i teda. Teraz już rozwalamy. Po prostu. I to już. No i teda. Zrobiliśmy to. I teraz ostatni boss głównej kampanii. Poza oczywiście tym w kanonicznej historii, którą zrobię po tej historii, więc no. Więc wiecie, jak to jest. I ranga Adżadku, no proszę, lipisz mi, no. Ja bym nie dostawał, znaczy poprzedniej planszy dostałem C, ale dobra, nieważne. To było A, tylko takie trochę źle napisane. Get out of my way. Shadow, I can't let you go, not like this. You're the one who destroyed the Ark and killed everyone on it! It's time to settle this once and for all! Right. I know what I have to do. I was born to bring order to the humans. These humans, they don't value life.
They're going to pay. Pay with their lives for what they've done. You? Sonic, if you try to stop me, I'll destroy you too. This is for my family and for Maria. No to... Zobaczymy się po tym bossie. Nie była bezbłędna walka z Diablonem. O kurde. Chyba moja najszybsza w życiu. O panie. O panie. Ranga, o ja cię kręcę. No to świetnie mi poszło. Chaos Emeralds. Shadow, what are you gonna do with them? I'm Shadow, the Hedgehog. I was created to bring order and justice to the humans. With the power of these emeralds, I'm going to destroy this damn planet. This is who I am. No i to tyle. Więc co mogę powiedzieć, no mówię, pozostała nam tylko jeszcze kanoniczna historia, w której będę przychodził jakby, no kanoniczną historię, która będzie prowadziła nas do finalnej już historii. No i no cóż, no to już będzie w Sonic Mount najprawdopodobniej, a więc no dziękuję wam za oglądanie, mam wam się spodobało i posłuchajcie sobie Almost Dead przez Powermana. Więc pa pa, na razie i cześć! Pa pa! Save us!
Control!